Natalia Skwarek-Paradowska, fizjoterapeutka naszych zapaśników. Pani Natalio, przede wszystkim chciałbym zapytać, jak zdrowie naszych zawodników? Kontuzje, wiadomo, sporty walki zawsze są, ale mam nadzieję, że takie, które nie przeszkadzają. Dokładnie. Okres mieliśmy bardzo ciężko, jeśli chodzi o obciążenia treningowe, ale chłopacy są zdrowi, wszystko jest na dobrej drodze. Mam nadzieję, że najwyższa forma, która będzie jakby... Będzie wypracowana. Tak, dokładnie tak. Pani Natalio, proszę powiedzieć, jakie są takie najczęstsze kontuzje zapaśników? Wiadomo, złamane uszy, tak jak u mnie, to podstawa, ale też inne takie kontuzje. Wiadomo, zapaśnicy to jeden z najtrudniejszych sportów na świecie. Nawet zawodnicy ja mówią, że to jest najtrudniejszy sport. Więc jakie urazy są najczęstsze w tym sporcie, z którymi pani musi zmagać się w codziennej pracy? Jeśli chodzi o zapasy, faktycznie jeden z najbardziej kontuzyjnych sportów. Do najgorszych należą kolana, kostki, barki, łokcie. No i niestety kręgosłup, nie? Bo to bardzo duże obciążenia są, jeśli chodzi o stawy kręgosłupa, no ale chłopacy nie skończą na wózkach na pewno. No skoro współpracują z panią, a pani ma ręce, które leczą, to na pewno. Dziękuję bardzo. Natalia, dziękuję bardzo za wywiad. Życzymy oczywiście powodzenia, jak najmniej kontuzji, żeby wynik zawodników, którymi się pani opiekuje, był jak najbardziej satysfakcjonujący. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, trzymajcie kciuki.